zawsze miałem taki problem z trenowaniem w terenie, ogólnie z trenowaniem, że nie cierpiałem treningów takich typowo na siłowni, bo one mnie zwyczajnie nudziły. Czyli wyciskanie sztangi, martwy ciąg, te powtórzenia, wszystkie serie, to było strasznie nudne, ja tego nienawidzę po prostu. Natomiast ćwiczyłem na przykład do Grom Challenge, o chyba weszliśmy na jakiś dziwny i niepewny grunt, no ale właśnie o tym będzie dzisiaj. Dzisiaj będę trenował tak, jak trenowałem do Grom Challenge. Jeżeli trenujemy sobie to, co dzisiaj, czyli marsz w terenie, taki marszobieg w zasadzie, bo ja będę trochę maszerował, trochę będę sobie podbiegał, ale jeżeli robimy to z obciążeniem, to jedna ważna uwaga, pas biodrowy musi być, bo inaczej rozwalimy sobie plecy. Jeżeli to obciążenie będzie tylko tutaj, na naszych ramionach, rozwalimy sobie barki. W ten sposób nie możemy trenować. Musi być pas biodrowy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście jesteśmy narażeni wtedy na kontuzję. Mówimy o treningu survivalowym, czyli właśnie takim, który polega na przemieszczaniu się w terenie poza szlakami. No bo popatrzcie, jak to tutaj wszystko wygląda. Nie mamy równej drogi. Mamy co chwilę jakieś borowiny, w których mogą pod śniegiem gdzieś kryć się jakieś gałęzie, o które możemy się potknąć, albo właśnie możemy skręcić gdzieś nogę. Marszobieg z plecakiem, z obciążeniem, a na sam koniec zrobimy sobie zadanie specjalne. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie to zadanie specjalne, no to zapraszam was w ten busz tutaj. Idziemy szybkim krokiem, jednocześnie uważając na wszelkie przeszkody terenowe, bo to jest ważne w treningu takim właśnie poza szlakami, że idziemy szybko, a tu nagle patrzcie, co mamy. No i też nie powinniśmy się zatrzymywać, zastanawiać, co robić. Raczej powinniśmy szybko taką przeszkodę pokonać, prawda? No i teraz na szybko rozglądam się, no głupotą by było iść po prostu przed siebie, bo popatrzcie, o już, noga w wodzie, prawda? Więc to by była głupota, ale dochodząc do takiego miejsca rozglądam się, w jedną stronę, w drugą stronę patrzę, pień brzozy powalony nad tym ciekiem wodnym, więc szybko, szybkim krokiem wracam i idę w kierunku tego pnia. Też nie zatrzymując się niepotrzebnie, staram się go pokonać i tutaj najbezpieczniej by było oczywiście okrakiem przejść, bo śnieg, no to tutaj jest ryzyko, że ja się ześliznę i wpadnę do tej wody, prawda? Więc też sobie muszę przekalkulować, czy ja chcę okrakiem przejść po tym pniu, czy chcę przejść normalnie. No ja zaryzykuję, łapię się drzewa, pomagam sobie i idę dalej. Jak widzicie, taki marszobieg to jest zupełnie coś innego niż marszobieg po prostu po szlaku, po drodze, dlatego że cały czas natrafiamy na jakieś przeszkody poza szlakami. I ten trening jest dużo lepszy, ponieważ angażuje więcej mięśni, dlatego że ten grunt, po którym stąpamy, on nie jest płaski, równy, tylko po pierwsze musimy lawirować pomiędzy różnymi dołkami, pagórkami, przeszkodami, czasami przejść gdzieś, przekroczyć rzekę, czasami omijać przeszkody. No i właśnie o to chodzi w tym treningu. Męczymy się dużo bardziej niż idąc po prostu przed siebie po równym szlaku. Dodatkowo to obciążenie. I teraz kluczowe jest właśnie to, żeby znaleźć ten złoty środek między tempem marszu, między tym podbieganiem, a omijaniem bezpiecznym i pokonywaniem przeszkód. Żeby nie było takiej sytuacji, że my przeszarżujemy, ciśniemy za szybko przed siebie i jakaś przeszkoda nas pokona. Czyli na przykład ja bym się ześlizgnął z tego pnia, wpadł do wody, koniec treningu. Zaczyna się survival, bo trzeba się jeszcze z tego lasu wydostać, kiedy jestem mokry, kiedy panuje minusowa temperatura. No właśnie, więc trzeba mieć to na uwadze, że taki trening w terenie no nie jest do końca bezpieczny, nie jest do końca polecany na pewno przez jakichkolwiek trenerów, no bo ryzyko kontuzji jest dość duże. Dodatkowo nie łudźcie się, że taki trening sprawi, że zrzucicie dużo z waszej wagi ciała, bo na pewno lepszy będzie trening po prostu interwałowy, na siłowni nawet. Trening typu Tabata chociażby. I to nie jest trening, dzięki któremu schudniecie, chociaż no schudniecie, ale nie w takim tempie, w jakim schudlibyście trenując na przykład Tabatę. Więc tutaj chodzi głównie o kondycję i przywyknięcie do dzikiego terenu poza szlakami. I tak jak mówię, obciążenie przede wszystkim, lawirowanie pomiędzy przeszkodami, czyli nie uczęszczanie szlakiem, i do tego tempo marszu, wysokie tempo marszu. Owszem, możemy się wybrać z plecakiem gdzieś poza szlaki i sobie tak chodzić, chodzić, chodzić,
nic z tego nie wyniknie. Tempo musi być wysokie, dlatego idziemy teraz przed siebie, nie zatrzymujemy się. Ja czasami podbiegam, podbiegać mogę w miejscach takich jak to, gdzie jest szeroko, nie ma żadnych przeszkód. Wtedy mogę sobie spokojnie biec, nawet pod górę, wtedy wysiłek jest jeszcze większy. No i jest mój sobie, ja biegnę. Kiedy zaczynają się przeszkody już terenowe, czyli tutaj, widzicie jakieś powalone pniaki, robi się niebezpiecznie, bo są dziury oraz borowina jakaś, ktoś tu może się czaić, na przykład to by mogło być zasypane śniegiem. No, takie doły, muszę już zwolnić się rzeczy, ale to jest dalej szybki marsz. Idę, pokonuję te przeszkody i kiedy znajdę się znów na otwartym terenie, znowu zaczynam biec. I tak ten trening w skrócie powinien wyglądać. No popatrzmy. Tutaj nastąpi ostatni etap naszego treningu. Oczywiście ten film to jest tylko skrót. Ten marszobieg powinien być rozciągnięty na kilka kilometrów. No ale popatrzmy, mamy tutaj przeszkodę konkretną i teraz wykorzystamy właśnie obciążenie, które znajduje się w moim plecaku. Uwaga, będzie fragment sponsorowany. Dzięki uprzejmości firmy Sojka dostałem taką linę. To nie jest współpraca płatna, to jest współpraca barterowa, czyli po prostu mamy taką linę, która przyda się po pierwsze do treningów, po drugie do szkoleń i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Lina jutowa. I teraz, co będziemy z nią robić? Przewieszę sobie tę linę gdzieś tu, gdzieś tam, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. Przetrenujemy sobie przejście po linie. Jak to zrobić prawidłowo? To jest jedna z konkurencji na Grom Challenge i widziałem, że wielu uczestników tych zawodów, kiedy jeszcze w nich uczestniczyłem, robiło to źle. Ja sam robiłem to na początku źle, bo nie powinno się przechodzić pod liną, tylko właśnie na linie. A kiedy to trenujemy, lina powinna być dość gruba. Oczywiście na cieńszej też to zrobimy, ale będzie to trudniejsze. Więc kiedy zaczynamy treningi, gruba lina, 40 mm będzie idealna do rozpoczęcia takich treningów. No i teraz gdzieś sobie ją przewieszę, to jest 10 metrów liny, która jest jednocześnie świetnym obciążeniem w plecaku podczas takich treningów. No i dobra, większość zabiera się do pokonania przeszkody takiej jak ta właśnie za pomocą liny w taki sposób, że z tej liny zwisa, czyli nogi sobie zahacza tu, ręce tu i przechodzi. No może ja zaprezentuję, żeby to miało sens, czyli łapiemy się tak. Tutaj nogi, mam nadzieję, że mi to nie puści. I idziemy w ten sposób. Z tym, że... O, nie chciałbym się utopić. Muszę już przejść do końca. Z tym, że takie coś jest bardzo męczące dla naszych rąk, bo cały czas na nich wisimy. Prawda? Więc inna metoda zakłada przejście leżąc na linie. W tej technice im lina bardziej napięta, tym lepiej. Ta nam się trochę zluzowała przed chwilą na węzłach, więc no cóż, spróbujemy, będzie ciężej, bo popatrzcie jak to wygląda, jeżeli ja będę leżał na tej linie i ją dociążę, to nagle moja trasa robi mi się pod górkę, prawda, po tej linie, bo ja ją dociążam, idę cały czas pod górę, jeżeli lina jest napięta, to ja idę jakby po równym. No i dobra, jak to zrobić, jak się ułożyć na tej linie? Kolano zwisa, a stopa zahacza o linę. Kładę się teraz na linie, ręce przede mną, ta noga zwisa, ona łapie równowagę. Ta noga kontroluje linę, ta noga łapie równowagę. I teraz leżąc w ten sposób na linie, widzicie, ja tutaj mogę sobie tą nogą machać, łapać równowagę, żeby nie spaść. Ta noga trzyma linę, a tymi zwyczajnie rękoma się podciągam. Jak tam węzeł? Bo zrobiliśmy babski. No idź. Zrobiłem byle jaki węzeł, nie róbcie tego. O i patrzcie, to jest dosyć łatwe. Podciągamy się tylko. Tą nogą łapiemy równowagę. Tak samo działa to na większej przepaści. To jest oczywiście tylko nasze pole treningowe. Ale warto nawet na krótkiej linie zrobić sobie to w takim miejscu, gdzie jest coś takiego. To jest większa motywacja, że jak spadniemy, jak zrobimy coś źle, no to się skąpiemy. I jesteśmy po drugiej stronie. Tak to działa i jest dużo mniej męczące niż ta technika, kiedy wisimy na linie, ręce nas bolą. Tutaj po prostu ciężar naszego ciała
nie ciągnie nas w dół, tylko opiera się na linie. W komentarzach dajcie znać, czy kontynuujemy taką serię treningową. W każdym odcinku pojawiłyby się inne treningi. Właśnie o to chodzi, żeby się nie znudzić, żeby te treningi w terenie kondycyjne, zapewniające nam odpowiedni zmysł równowagi, uczące nas poruszania się poza szlakami, żeby one były ciekawe, żeby każdy odcinek był tutaj o czymś innym nagrany dynamicznie. Różne, na koniec będą różne wyzwania. To było wyzwanie na koniec tego odcinka, czyli właśnie przejście po linie, w kolejnym odcinku coś innego. No i tak to będzie wyglądać. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taki pomysł na serię. A tymczasem zapraszam Was na kanał Millworld, gdzie oczywiście filmy o sprzęcie. Zachęcam Was do skorzystania z oferty sklepu Sojka, jeżeli szukacie takich naturalnych lin jutowych właśnie do takich przepraw. Jak widać, sprawdziła się, nie strzeliła pod moim grubym dupskiem, więc wszystko jest z nią ok. No a tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.